Chcesz proszę. No dzwoniczka Misza, dawaj. Jedzie. Tak, już? A teraz akurat film nagrywa. Czas? Nie, to ja mam. Pomóż sobie. Aplikacja nazywa się YouTube, ma coś takiego jak bibliotekę dźwięków, można bezpłatnie pomocy nie korzystać, bardzo proszę. Nie, no jesteś na łodkami, nie lubię tego, ale ty... Komu czemu? Komu? Już nie wiem, komu. 17.01. Przez cały dzień próbujemy wam wbić do głowy, że optymalizacja to jest fajna rzecz, że powinno się optymalizować procesy biznesowe i deweloperskie wszelkiego rodzaju innego. A potem przychodzi do nas, tak? I mówi, a komu to potrzebne? No i komu to będzie potrzebne? Teraz. Zoptymalizowaliśmy mikrofon. Widzę, że nie śpią jeszcze. Nie śpią jeszcze. Są po kanapce teraz, wiesz, kanapę zjedli. Czekam. To więc jest bardzo dobrze. Tomek, tata, mąż miłośnik góry, pierwszy będzie góry. Wow, piękne. Tak, no to ja przeczytałem, ale też jest pan... Robię taki wstęp, bo nie potrafię programować, więc... A to tak jak ja, jesteś panem Star Wars też. Tak. Fantastycznie. I nie potrafię programować. I dlatego jesteś CEO Software House Godidium. To już musi. Okej. Okay. Optymalizacja, na pewno. Dobra, słuchajcie, Dawid jest ważną częścią społeczności, bo od wielu lat gdzieś tam wspomaga i występuje na WordCampach i WordUpach, więc znamy się długo. Wiem, że jest też, nie warto o tym powiedzieć, bo jest zaangażowany człowiekiem społeczności, jeżeli chodzi o sferę fotografii. No, mogę teraz. No tak, to jest prawda. Nie trzeba programować. Telefon. Bo nie potrafię programować, więc robi fotografię do takiej fazy biblioteki, którą rozwija też WordPress, gdzie z którym możecie bezpłatnie podzielać fotografię do swoich materiałów, ale tym razem Tomek nie o tym, bo tym razem Tomek z filozoficznym pytaniem, komu to potrzebne, jeżeli chodzi o optymalizację, więc wielkie brawa, Tomasz Tomek. Pogodzimy. No tak, w ogóle miałem zadać na początek takie pytanie, prośbę, żebyście podnieśli ręce, żeby zobaczyć, czy kontaktujecie jeszcze w ogóle o tej porze, ale no, każdy mi brawo, zdążyłem zauważyć, więc jedno pytanie mniej będzie. I żebyśmy sobie o tej optymalizacji mogli tak pogadać konkretnie, to najpierw trochę wstępu takiego przygotowałem, żebyście lepiej zrozumieli, jakie jest w ogóle tło tego wszystkiego, dlaczego właśnie ja sobie też zadałem takie pytanie o optymalizację, a komu to potrzebne, to może tak, kto kojarzy te dwie panie? Ktoś kojarzy? No, pogadamy wieczorem. No, w każdym razie, tak się nieszczęśliwie składa, że mam mózg inżyniera. I to jest straszne, tak? Bo jak się jest inżynierem, to generalnie o dowolnej porze dnia i nocy może wam przyjść do głowy jakiś pomysł na cokolwiek. No i generalnie jak nie znacie żadnego prawdziwego inżyniera, to nie wiecie, że wtedy tak naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby się tym nie zająć. Bo jak się na jakiś pomysł, coś do przetestowania, albo po prostu chcecie sprawdzić, czy to zadziała, no to nie ma znaczenia, tak? Czy są jakieś ważniejsze rzeczy na liście do zrobienia? Czy w ogóle macie jakiekolwiek poczucie czasu? Możecie się całkowicie zatracić, byleby tylko sprawdzić, czy to, co wymyśliliście, ma jakąś szansę, czy to działa, czy to ma sens? No bo jak nie, to wybuchniecie, tak? I to jest w sumie trudne i straszne. I oprócz tego, no to jest jeszcze tylko jedna rzecz gorsza niż bycie inżynierem, czyli bycie przedsiębiorcą. Zapuszczanie do mikrofonu, ale tutaj już nie ma żadnych granic, tak? W ogóle jak się jest przedsiębiorcą, no to, że się jest, ja jestem, mówię o sobie, tak? To tak naprawdę nie ma żadnych granic, jeżeli chodzi o jakiś work-life balance, tak? Są gdzieś tam pierdoły z internetu. Jeżeli mowa o
szybko, z dnia na dzień. A to jest główna prawda, tak, bo żeby zrobić coś naprawdę dobrego oceanu, no to trzeba się naprawdę cholernie napracować. To prawie zawsze zajmuje bardzo dużo czasu. Dodatkowo jako przedsiębiorca, z mojego doświadczenia, no, można powiedzieć, że wiele rzeczy się po prostu nie udaje. Często się czujecie niezrozumiani, no i samotni. No i to jest kiepskie, tak? Ja generalnie, można powiedzieć, że zacząłem to z moim przykładem gdzieś tam prawie 20 lat temu. Po drodze bardzo dużo rzeczy gdzieś tam zepsułem, niektóre mi wyszły nie najgorzej. Także gdzieś tam były po drodze jakieś agencje interaktywne, designerskie, studio contentowe, biznes WordPressy, jedne z fajniejszych, jedna z fajniejszych rzeczy, które robiłem, startupy, software house i tak dalej. I generalnie oprócz tego jestem stary, bo skończyłem 40 lat w tym roku, tak? I Marcin. Wszystko dobrze? No, chyba jak się skończy 40 lat, jest się stary, jest generalnie no, smutny, tak? Ja mam 48, co mam powiedzieć. Ja wiem, że jesteśmy wszyscy fajni tutaj i znalazłem, wiem, że jest przynajmniej dwie osoby właśnie prawie w moim wieku. Także wieczorem. I to nie jest może takie aż tragiczne, jak to zarysowałem tutaj tam na początku, bo ja generalnie lubię pracować i właśnie no, dużo rzeczy miałem okazję spróbować robić. Bardzo wiele przez ten czas mi rzeczy nie wyszło, tak? Bo myślę, że przynajmniej przez 10 lat to byłem takim kompletnym Januszem biznesu. Jak się zorientowałem, że nim jestem, to myślę, że przynajmniej jeszcze 5 lat mi zajęło, żeby z takiego zwykłego Janusza być Januszem Plus. Ale koniec końców tak, pewne rzeczy się gdzieś tam czasem wydają. No i macie coś, co biznes, projekt, cokolwiek, czego już jesteście dumni, co działa i to działa często bardzo dobrze. No i wtedy tak naprawdę zaczyna się zastanawiać, bo układałem to, napracowałem się przez te wszystkie lata i co dalej, tak? No i wtedy, tak, śniącej zbroi, nawiałem go nie wiedzieć, że optymalizacja. Ja mam tutaj wrzucam taki slajd, który znalazłem właśnie na stronie, z definicją, którą znalazłem na stronie PPN-u. Jak ktoś jest wzrokowcem, to zrobiłem ilustrację, say I am. Żebyście lepiej zrozumieli, tak? I panie się Marcinowi, to by się śmiało też wam powiem. Jedno zdjęcie, którego nie opublikowałem, było po prostu AI bardzo oporne, żeby mój rycerz miał miecz w dłoni. No i tak mu prąd dodałem, że właśnie pierwszy raz, kiedy miecz się pojawił, to rycerz wbijał sobie go w nogę. Ale wracając do tematu. No ta optymalizacja, tak jak sobie słuchałem dzisiaj przez większość dnia o tym właśnie, jak wszystko sobie tam optymalizujemy. Znalazłem w internecie taką definicję, która myślę, że jest całkiem spoko, bo jest krótka, zwięzła, tak, czyli coś zrobimy w taki sposób, żeby jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach. I tak sobie pomyślałem, robiąc tą prezentację, że generalnie, jak jeżdżę na te WordCampy od dawna i jak patrzę na was tutaj teraz właśnie młodzi, fajni, naprawdę wszyscy dużo potrafimy, ale generalnie jako WordPressowcy, jako kanał, to myślę, że łatwo przyznać, że generalnie tak u nas ciągle coś nie działa, że większość tego, o czym opowiadamy sobie, to jest coś takiego, że walczymy, że ciśniemy, że właśnie optymalizacje, długa query, audyty, klienci to już w ogóle tak masakra. I że generalnie no, jako WordPressowcy po prostu walczymy, tak? I pomyślałem sobie, że podzielę się z wami kilkoma takimi przykładami, które mi na przestrzeni ostatnich lat pokazały, że można czasem właśnie zrobić coś małego, co ja nazywam optymalizacją, co przynosi bardzo duże efekty i co sprawia, że jak gdzieś tam sobie jakąś kredkę w głowie przestawimy, to jest po prostu zajebiste.
czy przedsiębiorcami jak ja. Przepraszam. I pierwszy przykład, który chciałem wam opowiedzieć, to jest taki, że dawno temu przyszedł klient do naszej WordPressowej agencji. Taki bardzo standardowy przykład, tak? Dzień dobry, chciałbym, żebyście mi moją stronę przerobili, żeby była ładna, tak? Ten klient był taki prawdziwy Polak, tak? Prawdziwy Polak zna się na wszystkim. Więc klient przyszedł do nas, powiedział, że ma stronę, którą zrobił sam. Tą stronę sobie zrobił sam, pomimo tego, że ani nie był grafikiem, ani projektantem. To już było dawno temu, więc było o wiele trudniej zrobić stronę na WordPressie. No ale ten klient, jak prawdziwy Polak, zbudował ją, rozkręcił, zdobył bardzo duży ruch na tej stronie i w oparciu o to stworzył świetny biznes. No i do nas przyszedł i powiedział, słuchajcie, podstawowa challenge jest taki, macie nic nie zepsuć. Najlepiej nie dotykajcie się niczego, to ma tylko ładniej wyglądać. Bo już wszyscy mi mówią, że to jest uprzednie jego mówi, tak? No i załóżmy, że na potrzeby tego przykładu sobie powiemy, że to było na pewno za zrobienie motywów. Ustaliliśmy z klientem, że on nam zapłaci 10 tysięcy. I no, zrobiliśmy piękny design, klientowi się podobało. Cały czas przypominał nam, żebyśmy czasem nie próbowali czegoś zmieniać w konfiguracji, bo on na tym siedział od lata. No ale gdzieś tam po drodze ktoś zespołu rzucił, no ale zobaczcie, tutaj w sidebarze jest jakaś wtyczka, to jest darmowa, ma mnóstwo złych opinii i w ogóle wydaje mi się, że jak wstawimy dwie linijki kodu naszego, to będzie się działo to samo. Czy klient się zgodzi? Klient się zgodził, w sumie to było coś zupełnie absolutnie nieistotnego. No i zrobiliśmy, klient zapłacił, był zadowolony, wszyscy na skali, wstawiliśmy sobie do portfolio, przyszedł, życie było dobre. No ale po czasie okazało się tak naprawdę, doszedłem do wniosku za późno oczywiście, że tak naprawdę ten klient dostał od nas tą stronę, nową wersję za darmo, a nawet wręcz jeszcze chyba kasę oszczędził. Bo okazało się, klient się sam tym pochwalił, że to, że tą wtyczkę mu wywaliliśmy, to okazało się, że przed pracą z nami płacił 6 tysięcy miesięcznie za hosting, a po współpracy z nami 3 tysiące. Więc razy 12 miesięcy wyszło na to, że tak naprawdę nam zapłacił wtyczkę, a za 12 miesięcy był 36 tysięcy na plusie, jeżeli chodzi o hosting. I mi to zrobiło to właśnie etap mojego dochodzenia do tego, że jestem faktycznie Januszem, że kurczę, no, jak wiesz, gdzie stuknąć tym młotkiem czasem, to trwa 5 minut, ale komuś to zapewni na przykład potężne jakieś oszczędności, czy finansowe, czy czasowe, to nie powinniśmy patrzeć na siebie jako tego, co przyjdzie i zrobi to 5 minut i nie będzie cenił tak naprawdę, tak? I to jest taka mała rzecz, a bardzo duży efekt. I drugi przykład to jest pokłosie trochę rozmowy z poprzedniego WordCampu z Filic, gdzie rozmawialiśmy sobie w gronie tutaj właśnie WordPressowców, agencji i tak dalej. No i była taka rozmowa o tym, że trudno sprzedać klientowi projekt, jeżeli my robimy naprawdę dobrą jakość, bo najczęściej po pierwsze nasze oferty, te kontroferty od konkurencji są dużo tańsze, jeżeli my stawiamy na jakość. No a po drugie do klientów nie dociera, że warto z nami współpracować, nawet jeżeli ta nasza cena za to samo zapytanie jest wyższa. Jeżeli w ogóle ktoś pamięta prezentację od Magdy Paciorek, jak zrobiła to na wszystkim? Właśnie z podcastu. Magda na jednym przedmiotnym WordCampie wysłała zapytania do wszystkich uczestników konferencji na tą samą stronę. Dostała mnóstwo ofert i te oferty różniły się 12-krotnie, jeżeli chodzi o najniższą cenę i o najdroższą. I podejrzewam, że żadna z nich nie była próbą poszukania Magdy jako dla mnie innej klientki i tak dalej. Natomiast z tej rozmowy właśnie z Filiz, ja sobie tak wnioskowałem, że to jest taka kolejna rzecz, która gdzieś tam na mojej drodze Janusza biznesu w taki sposób nieświadomy sprawiła, że mi było dużo łatwiej i lepiej, bo taka typowa sytuacja, że sprzedajecie tą stronę internetową, tak? Ja się nauczyłem tego pracując w innej firmie, oglądałem w internecie wzory i tak dalej, tak? Dzień dobry, panie kliencie, więc tak, wyceniamy zrobienie strony na tyle i tyle. I jak zanim zaczniemy pracę nad stroną, to musimy pogadać o tym, jaki jest pomysł i koncepcja, tak? I
jakbyśmy się zastanowili, ile są warte pomysły i spróbowali to wygooglać, no to wszędzie będzie napisane, że pomysły są warte 0 zł. Ale na pewnym etapie gdzieś tam mojej działalności właśnie agencyjnej, no ja sobie zupełnie tak naprawdę przez przypadkowo Januszowo zmieniłem to podejście na to, że zacząłem mówić klientom, co oni z tego mogą mieć, tak? Czyli z takiego tradycyjnego podejścia na zasadzie dobrze, no to będzie, zrobimy pan nową stronę, trochę się boję, że jak ktoś taniej, to pan pójdzie do niego, więc no dobrze, to jest grafika, jeszcze szkolenie zrobimy, wdrożenie, gwarancję damy i tak dalej, tak? Natomiast ja się nauczyłem, że jak dokładnie to samo, czyli ten cukierek wewnątrz, opakujemy trochę inaczej i ja do tego klienta powiem, już nawiązując do przykładu właśnie z tą wtyczką, która hosting dwukrotnie podrożała, zwiększyła koszty hostingu, to się nauczyłem mówić w ten sposób: panie kliencie, możesz przyjść do nas, my się znamy i na tym robimy to od bardzo dawna i ja wiem, że jak z nami popracujesz, to pewnie za 100 tysięcy w ciągu roku na przykład ta strona, którą ci zrobimy, to będzie takie turbo dowalone do twojego biznesu. I jak ty chcesz faktycznie mnie porównywać z tym synem sąsiada, studentem, no to możemy się mówić tak, że my ci powiemy takie rzeczy, powiemy, bo już to zadziałało dla innych, że ty w ciągu roku będziesz 100 tysięcy do przodu, a nam zapłaci tylko tych z tego, za konsulting. I tak naprawdę nawet jak nie będziesz chciał, żebyśmy tobie stronę robili, to dla nas to jest spoko, bo my największą wartość dajemy na początku, tak? Czyli zanim tak naprawdę zaczniemy pracować nad twoją stroną, to, że tak powiem, cała nasza zajebistość spływa na ciebie, zanim tak naprawdę grafik czy programista jeszcze dotknął klawiatury. I tak naprawdę od tego czasu zaczęliśmy sprzedawać strony internetowe. Dokładnie tak samo, taki sam produkt. Zrobiliśmy dokładnie to samo, ale tylko jedną małą rzecz w naszej ofercie nazywaliśmy inaczej, tak? Efekt był zdumiewający i tym bardziej, jeśli patrząc na to z tej perspektywy, co oferuje Magda Paciorek, o nas samych tak naprawdę się dowiedziała, tak, że potrafimy tą samą rzecz wycenić na 1000 zł albo na 12 tysięcy i że są klienci, którzy zapłacą pewnie te 12 tysięcy, to jest taka właśnie mała rzecz, która jest mega schemą z tą optymalizacją, tak? I żebyśmy sobie może skalę możliwą takiej optymalizacji zwizualizowali na czymś nie WordPressowym, tak? To takie mam pytanie. Czy ktoś z was leciał kiedyś tanimi liniami lotniczymi? Anka? Okej, dobra. I kto z was, którzy podnieśliście rękę do góry, skorzystał z tych linii lotniczych, pomimo tego, że wiedzieliście, że będzie niewygodnie? Czy to nie będzie najtrudniejsza podróż? Dobra. Czyli mamy 100% w zasadzie, tak? No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, tak? Budzicie się rano i jesteście pracownikiem Ryanair, tak? Biegniecie do roboty, spóźnieni, wiecie, że macie kwartalne spotkanie z supervisorem, no i że prawdopodobnie ten smutny pan w czarnym garniturze wykończy wam wypowiedzenie, no bo wiadomo, ciężkie czasy, wszystkie firmy są koszty, tak? No i wchodzicie na spotkanie, do swojego przełożonego, no i on tak na was mówi: panie Kowalski, no to z czym pan do mnie przyszedł dzisiaj, tak? Jak możemy ten nasz bajzer trochę lepiej ogarniać? No i tak przypłynie geniuszy, z takimi łaskawcami, fajnymi tutaj wszyscy i tak dalej, młodzi. To mówimy: kurczę, może dołożymy rząd biletów. Znaczy jeden rząd siedzeń w samolocie. Klienci tak wiedzą, że jest niewygodnie, więc jak dwóch więcej będzie kolano bolało, no to chyba się stanie to nie zmieni, tak? I w ogóle możemy jeszcze zrobić taką promocję na Facebooku, że damy 1 000 000 voucherów na 10 euro. Bo to wtedy już wszyscy będą zadowoleni i jak ktoś będzie narzekał, to go przykryją te dobre komentarze, tak? No i jak sobie tak stwierdzimy, że kurde, palnęliśmy, ale na serwerce poliśmy, tak? Czyli jeden rząd w samolocie, to jest 6 biletów, po dzisiejszych cenach tam, nie wiem, 100 euro, mniej więcej za bilet. Sprawdziłem, że Ryanair robi około 3000 lotów dziennie, razy ilość dni w roku, to jest ponad 1 000 000 biletów, tak? No jeżeli sobie pomnożymy, że to będzie 600 euro razy 1 000 000 lotów, to jest 657 milionów euro za to, że dołożymy jeden rząd siedzeń w samolocie, tak? No jak założymy, że Ryanair to jednak są też trochę jak
No i mamy tą promocję, tak, vouchery na Facebooku, które przybyły paniki, zaproponowaliśmy jako coś cool. No i nadal zostaje taki na koniec numer, tak, czyli około pół miliarda euro. I to jest takie coś, co moim zdaniem fajnie pokazuje taką istotę optymalizacji właśnie, jak powinno się o niej myśleć naprawdę, że jakich możemy szukać rzeczy, które sprawią, że my w tym, co robimy, co już mamy, co działa już, znajdziemy jakąś jedną małą rzecz, tak jak jeden rząd siedzeń w samolocie, która sprawi, że w ciągu roku różnica się robi, tak, 9-cyfrowa. I to jest taki przykład, który ja w sumie sam mi tak naprawdę też otworzył trochę klepki w głowie, tak? I teraz pomyślcie sobie tak. Generalnie nie każdy biznes jest taki łatwy jak linie lotnicze, nie? I jak sobie prowadzimy jakieś takie nasze tutaj małe firmy, no to co można zrobić, żeby naprawdę zajebiście duże efekty osiągnąć? Robiąc jakieś takie małe właśnie dokręcanie śrubek i tak dalej, tak? No i jeszcze w naszej firmie w Quality mieliśmy taki okres długi takiego normalnego typowego rozwoju. Pracowaliśmy nad wszystkimi procesami, development gdzieś tam znieśliśmy sobie na wyżyny. Generalnie wiele rzeczy zrobiliśmy dobrze, one działały. No i też przyszedł taki moment właśnie, tak, że dobra, to co robimy teraz dalej, tak? Czy wiecie, nie? Jak już coś działa, czy my chcemy w tym dalej grzebać? No bo jest takie standardowe podejście, tak? Jak działa, no to nie dotykaj, a jak nie działa, no to jest krótka piłka, bo jak nie działa, to trzeba to zrobić od nowa, naprawić, albo po prostu zabrać, wyrzucić do kosza. Ale jak już coś działa, jak jest projekt, który spełnia założenia, jak może macie jakiś biznes, który daje dobre pieniądze, to jest naprawdę taki bardzo typowe ludzkie uczucie, lęk przed zmianą, strach przed tym, żeby właśnie nie zepsuć. I no my też tak w naszej firmie trochę podchodziliśmy, tak, że się piliśmy z myślami dość długo, czy to jest moment, no ale już doszliśmy do wniosku, że tak, że spróbujmy jeszcze coś w tym obmierać, to wiecie, to jest tak, że nie wiesz jak, albo że nawet masz jakiś pomysł, to gdzieś tam myśli odpływają w kierunku memów z Instagrama i tak dalej. No ale w końcu tak doszliśmy do tego po długim czasie, że skorzystamy z konsultingu, tak? I wiecie, nie? Bo to jest tak, że wszystko działa, ale wiesz, że pewnych rzeczy nie wiesz. Tak człowiek wie, nie wie, trochę się łudzi, że w sumie to jednak jesteśmy tacy najlepsi, fajni, marketing i w ogóle. No ale to trochę tak jak z piłkarzami polskimi, tak? I my sobie spróbowaliśmy pracę z firmą taką konsultingową. No i ta firma, jak nam złożyła ofertę, tak nam trochę spadły majtki i w ogóle z wrażenia, bo było to super ekipem prawie, tak? No i stwierdziliśmy, dobra, jak się zwróci za 5 lat, to będzie spoko, nie? Pracowaliśmy z nimi kilka miesięcy, oni przyszli z boku, patrzyli, patrzcie, w waszej firmie takie małe rzeczy, zobaczcie, na to zwróćcie uwagę i za 3 miesiące przyjdźcie i powiecie, co wam to dało. I takich rzeczy nam wskazali kilkanaście. No i w zasadzie mniej więcej to wyglądało tak, że ta najtrudniejsza część pracy to było 2016, 17, 18, 19, 20, 21, a potem nagle przyszedł jakiś koleś i powiedział, hej Janusze, słuchajcie, posiedziałem godzinę nad waszą firmą, fakturę za dużo wystawiłem i spróbujcie i pogadamy za 3 miesiące. No i efekty były takie, że łapał, nie? I w ten sposób się trochę też przekonałem kolejny raz tak naprawdę na własnej skórze, że największe efekty przy jak najmniejszych nakładach to jest zarobista rzecz i że szczególnie tak naprawdę warto powalczyć z tym, co wydaje się, że już działa dobrze. I nawet jak sami nie widzicie, to najczęściej będzie ktoś, kto będzie wam potrafił wskazać, że w ogóle no wiecie, nie? Na przykład jakby Krzysztof Trusz tutaj bym pomagał do niego, bo na przykład tak Krzysztof lubi, nie? I zastanawiając się nad tym, jakie mogą być sposoby na to, żeby jakiś taki algorytm ułożyć, czy dać nam coś takiego, co można szerować w social media, jak będzie uniwersalne, to tak naprawdę ja nie znalazłem w internecie, ale doszedłem do tego, że są takie właśnie podstawowe, małe rzeczy, które u mnie zadziałały i zadziałały kuriozalnie dobrze. Czyli optymalizujemy to, co działa. Jak coś nie działa, to czasem lepiej wyrzucić to do kosza. Po drugie, zdrowy sceptycyzm, tak? Bo no jak się, po co się przypieprzać do czegoś, co działa, tak? No na przykład po to, żeby mniej robić, więcej zarobić, albo żeby przyspieszyć to WKQR o 100 razy, tak? Czy różne takie rzeczy, które
stawiam, że no, będzie znacząca zmiana, tak? I ten zdrowy sceptycyzm, czyli trochę takie przypuszczanie się do detali w rzeczach, które teoretycznie i na pierwszy rzut oka są dobre, czyli tak jak z Greki to słowo pochodzi, badanie i rozwiązanie, to jest taki drugi element tego, jakby zwijmy, procesu, tak, tego organizacji. No i małe jest piękne bez ale, bo najczęściej to, o czym ja się przekonałem, że największe, po pierwsze, efekty dają optymalizację małych rzeczy, ale takie optymalizacje, które łatwo sprawdzić, tak? Bo jeżeli zmienicie gruntownie dużo rzeczy na raz, to tak naprawdę nie wiecie, które z tych rzeczy tak naprawdę sprawiły, że nagle wasz projekt działa 10 razy lepiej, albo zarabiacie 3 razy więcej, albo że wszyscy są zadowoleni, mają mniej roboty i tak dalej, tak? I efekt optymalizacji, który ja uważam, że jest przynajmniej takim, do którego ja dążę, to jest, że jak się spojrzy na to, co z tego wyszło, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I w tych przykładach, które gdzieś tam podawałem, oczywiście nie było za dużo szczegółów. Jak będziecie mieli ochotę i będzie czas, to możecie zapytać ewentualnie o konkrety. Ale to jest tak naprawdę taki wynik, który nie budzi wątpliwości, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. To znaczy, że ta optymalizacja wam się naprawdę udała, tak? I nie będę miał czasu, niestety, żeby o tym dłużej pogadać, natomiast są takie rzeczy, które ja sobie na przestrzeni lat znajduję jako taką mankę, którą powtarzam, takie coś, do czego się przykleję i będę sobie w jakiś taki super prosty sposób, bez kombinowania, bez dorabiania do jakichś teorii, nie wiadomo jakich, bez Excela, będę sobie takie pytanie powtarzał, które sprawi, że pozwoli mi to tak naprawdę łatwo zweryfikować, czy to jest materiał na optymalizację, albo czy ten problem musi być taki skomplikowany, jak go przedstawiamy i to mówię na przykład do wielu butonerbowych rzeczach, które gdzieś zasłyszałem w kuluarach, ale to jest temat na osobną prezentację, tak? Ja na przykład jeszcze mam taki cytat, którego się trzymam bardzo, bo na studiach studiowałem informatykę na Politechnice, nauczyłem się dwóch rzeczy, zapamiętałem dwie rzeczy z tych studiów informatycznych. Jedna to było to, że nawet małe można nauczyć programowania, tak mi powiedział profesor jeden, a drugi powiedział, że linii liczy przyjął postęp. I to też tak naprawdę tak bardzo fajnie się odnosi do optymalizacji, tak? No więc jeżeli tak naprawdę się zdarzy, że sobie sami pomyślicie, albo ktoś wam powie coś takiego, jak komu to potrzebne, dwie miłe panie z panem przewodniczącym, to mam nadzieję, że wtedy wam się już zapali taka lampka i że cokolwiek z tego, co zobaczyliście, to przynajmniej w jakimś małej stopniu was zainspiruje. No i jak będziecie mieli pytania, to oczywiście bardzo chętnie wysłucham, albo jak się sami chcecie pochwalić waszym przykładem. Dziękuję. Okazji do tego, żeby w takim środowisku pracować,
to tak naprawdę, jeżeli rozmawiasz o partnerstwie, to bardzo często, jak wiesz, czego ta druga strona potrzebuje, to pieniądze nie są najważniejsze, nie? I co bym chciał pewnie powiedzieć, tak? Myślę, że to się sprowadza, w moim przypadku konkretnie, tak? Dlatego, że jak rozmawiam z klientem, już to jest klient dla nas dobry i że my jesteśmy dla niego dobrzy, to ja wiem, co mu powiedzieć, żeby on na koniec powiedział, dobra, miałem 5 pytań, ale zanim je zadałem, to ty już wszystko powiedziałeś, co chciałem wiedzieć. I czuję, że się rozumiemy i że wy rozumiecie, czego my potrzebujemy, nie? I myślę, że to są takie te piękne rzeczy, którymi można zdobyć klienta. I że tak naprawdę to jest przede wszystkim też mentalność twoja, jako kogoś, który chce zdobyć na przykład projekt albo nie wiem, cokolwiek zdziałać gdzieś tam z jakąś drugą stroną, gdzie jest konkurencja na przykład. To myślę, że to jest trochę tak jak z dobrem partnera życiowego, tak? Albo czujecie, że nadajecie na tych samych falach, że jest chemia i tak dalej. I jak jesteś w stanie ty tak zrobić, żeby ta chemia była i znaleźć drugą stronę, która też to poczuje, no to wtedy te pieniądze tak naprawdę to jest drugorzędna kwestia. I myślę, że my wygrywamy najwięcej takich dobrych zleceń, nie ceną, nie technicznymi aspektami, tylko tym, że słyszymy od klientów często po pierwszym, drugim spotkaniu, z wami nam się najlepiej rozmawiało, czujemy, że wy rozumiecie, o co nam chodzi. Okej, dziękuję. Jeszcze drugie pytanie, Marku, jeśli mogę. Mówiłeś też o tym, że korzystacie z usług firmy konsultingowej. Zastanawiam się tylko, czy to są takie firmy, które specjalizują się w jakichś konkretnych branżach, czy na przykład właśnie dla agencji. Są takie firmy w Polsce nawet, jakichś sporo takich jednoosobowych freelancingo-konsultantów, którzy się specjalizują w konkretnych branżach, czyli na przykład doradzają tylko rolnikom, albo tylko software house'om, albo tylko jakimś tam branżom. I to są ludzie, którzy, w sensie, jeżeli zadajesz to pytanie, bo chciałbyś znaleźć kogoś takiego, to najlepiej szukać kogoś takiego, kto ma doświadczenie i przerobił już 100 przypadków takich jak ty, nie? Bo wtedy ma tak naprawdę ten zbiór danych taki, że on jak spojrzy na ciebie, to już innych 100 przerobił i wie, co u nich zadziałało najlepiej. I myślę, że to jest warte dużych pieniędzy do tego. No właśnie, jak jesteś w odpowiedzi krytyczny, trochę dlatego chciałem jeszcze jako follow-up zapytać, czy jesteś skoro się podzielić na miarę czerwonej. Zabierzamy się. Dzięki.